Cześć, cześć, witajcie na moim kanale, Ula z tej strony. Dzisiaj przychodzę z albumem kopertowym, ultra szybkim, takim o. I jeśli wydaje Wam się, że macie déjà vu, bo obserwujecie mój kanał już od dłuższego czasu i wydaje Wam się, że widzieliście już coś podobnego, to tak, trochę macie rację, bo ja robiłam podobny album kopertowy, nawet okładki użyłam tej samej, znaczy papierów. Nawet zrobiłam z niego tutorial, także jeśli Wam się spodoba i jeśli będziecie chcieli się dowiedzieć, jak to zrobić, no i oczywiście oglądać ten drugi album, to zapraszam Was tutaj. Natomiast właśnie tamten album spodobał mi się tak bardzo, że postanowiłam zrobić drugi dla siebie, bo tamten trafił na prezent, a ten zostaje u mnie. Alleluja, całe szczęście, bo naprawdę zarówno ta kolekcja papierów, to jest Heritage Garden od Craft O'Clocka, jak i po prostu sposób łączenia tego albumu, on się tutaj trochę rozwala, ale mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. I to, że słuchajcie, zrobiłam go w jeden dzień, naprawdę parę godzin łącznie z journalingiem, bo album jest po prostu z krótkiej wycieczki, więc nawet po prostu po paru godzinach nie wiedziałam już, co zrobić, miałam jeszcze przeznaczony na niego czas. No, ale tak. Dobrze, do rzeczy. Więc już powiedziałam, że jest zrobiony z kopert. To są koperty C6. Po prostu z kraftowego papieru. No i ta kolekcja Heritage Garden. Duże papiery. To jest chyba duża kartka, ta 30x30, bo mi jeszcze została. Natomiast tutaj w środku są mniejsze, ponieważ przy któryś zakupach w sklepiku Gosi i Craft Uli dostałam po prostu tą kolekcję gratis, bo jako członek design teamu. Także no, już na tamtym filmie cieszyłam się z tego szalenie. No i właśnie, mam tutaj kilka zdjęć. To jest moja wycieczka jakby na Węgry. Byliśmy w Budapeszcie i potem mieliśmy weekend wolny i pojechaliśmy właśnie do miejscowości obok. Pierwsza z nich to Szentendre, po węgiersku szy czyta się jak sy, więc Szentendre. To jest malutka miejscowość, znaczy malutka, no chyba parę tysięcy, może około 2000 mieszkańców mają i reklamują się jako taka artystyczna, taka mekka artystów węgierskich, ponieważ dosłownie jest to, nie wiem, 20 minut od Budapesztu, no to bardzo często ludzie właśnie wyjeżdżają sobie na weekend i sobie tam spacerują. Jest tam też taka wąska uliczka, co pewnie nie do końca będzie widać na tym zdjęciu, to jest taki ciemny chodnik i między kamienicami, czy coś w tym stylu, chyba tak tutaj takie łuki są. Jest też wzgórze Templom Ter. Tam był jakieś ruiny zamku albo coś w tym stylu. W każdym razie było krzywe drzewo, słuchajcie. To było najfajniejsze. I no i oczywiście widok super, jak to na wzgórzu. Dobra. I dalsza trasa to Wyszehrad. I słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ja mieszkałam w Pradze jakiś czas i tam też jest Wyszehrad, wzgórze wyszehradzkie. Więc no, trochę mi się to jakby kłóciło, jak to tyle Wyszehradów, o co chodzi. I słuchajcie, ta grupa wyszehradzka, w której ten nasz prezydent i czeski, i słowacki, i węgierski razem są w tej grupie, to ta nazwa wyszehradzka pochodzi od tego Wyszehradu, tego na Węgrzech. I dlaczego? Dlatego, że już Węgrzy, Czesi i Polacy od XIV wieku w zasadzie razem współpracują. Tam się nasi królowie spotykali właśnie na zamku w Wyszehradzie. Tutaj jest nawet scena z tego. Już Wam teraz nie powiem, który król jest który, ale tutaj gdzieś siedzi chyba węgierski obok... Tu jest taki blondyn, to chyba nasz polski. Tu chyba węgierski, tu polski, a tu czeski. Albo ci są jakby odwrotnie. W sensie to jest polski, a
No. W każdym razie każdy był podpisany, no i zrobili sobie taką scenkę, także na upamiętnienie tych dwóch zjazdów wyszehradzkich, nawet mam gdzieś tu zapisane w 1335 i 38 się tam spotykali no i ucztowali, tak? I załatwiali jakieś biznesy. Kolejna miejscowość to jest Ostrzychom. I tutaj jest przepiękna bazylika. Słuchajcie, bazylika jest, nie wiem z którego roku, nie napisałam sobie z którego roku, ale tutaj miało miejsce chrzest i koronacja pierwszego węgierskiego króla, świętego Stefana, który święty Stefan, budowle świętego Stefana są po prostu wszędzie pod wezwaniem i pod, żeby go tam uczcić. I to była w ogóle pierwsza stolica Węgrów. Ten Ostrzychom, nie ta bazylika. I zaraz po drugiej stronie, ona jest na takim wzgórzu i tam jest zaraz rzeka. Nie wiem, czy to będzie gdzieś tu widać. O, zobaczcie. Takie jest wzgórze i w drugiej stronie rzeki jest Słowacja już. I my dwa lata temu, kiedy zaczęła się pandemia, my byliśmy też na Węgrzech i dosłownie uciekaliśmy w popłochu przed tą dżumą. No i próbowaliśmy właśnie przejechać przez granicę węgiersko-słowacką. Niestety już była zamknięta, więc pojechaliśmy do Czech. Tam też nas nie wpuścili do Czech, musieliśmy przez Niemcy jechać do Krakowa, wiecie? Z Budapesztu do Krakowa 24 godziny zamiast 6. Także takie cudowne wspomnienia. W ogóle gadam Wam o wycieczce, nie pokazując albumu, ale mam nadzieję, że przy okazji sobie oglądacie te koronki. Te tutaj jakieś wstążki, matulki z kolekcji i taśmy washi. Tak. I jeszcze co do tej bazyliki, to słuchajcie, ona jest tak olbrzymia, że zobaczcie, ta kolumna, to tutaj są łapki. I tu stoi człowiek. Taki człowiek, 1,80 m coś. Nie wiem, ile ma. No, w każdym razie są olbrzymie te kolumny. I tutaj zrobiliśmy sobie takie zdjęcia, że o, na tle drzwi, super, super, na tle drzwi. Tylko jak się podejdzie do tych drzwi i stanie obok nich, to człowieczek jest taki. Taki, czyjcie? Tu jest, no ja mam 1,60 m, nie? To jakoś szału nie ma, ale no to wyobraźcie sobie, ile tu się raz, dwa, trzy, cztery, no z pięć uli to się zmieści. Także olbrzymie są te drzwi. No tak. No, wiem, że zasłoniłam zdjęcia i niewiele widać, no ale sorry. Tu jest taka kieszonka, jedyna w tym albumie. Tym się różni ten album od tamtego, że owszem, wklejałam te kartki tutaj. Widzicie, to jest jakby tu mamy kopertę, ale tutaj jest ta kartka, którą się wkleja. Znaczy wkłada do tej koperty, no nie? I w tamtym albumie te karty zrobiłam wszystkie wyjmowane, tylko jedna była przez przypadek w sumie wklejona. Natomiast w tym wkleiłam wszystkie, stwierdziłam, że nie potrzebuję aż tak dużo stron, jakby wyjmowanych, a potrzebuję też zużyć te kartki, bo kopert miałam mniej niż ten. O, słońce przyświeciło. Widzicie tutaj cień? Jak mi daje, nieźle. Dobrze, to już widzieliśmy. Tutaj wszystko o zachodzie słońca. To jest akurat tunel pod tą bazyliką, znaczy pod tym placem przed bazyliką, czyli o tutaj jest, widzicie to? Matko, ja już przez to słońce to nic nie widzę. Tutaj jest plac i po prostu pod tym placem jest taki tunel. Ale ostre słońce. Nie ma to jak kręcić filmy prawie o zachodzie słońca. No brawo ja, prawda? Tak, i potem już, to nie wiem, czy to było na drugi dzień, to na pewno było na drugi dzień, tu już jechaliśmy jakby do Polski, ale przejechaliśmy jeszcze przez taką wioseczkę, to już dosłownie wioseczkę, bo ona ma tam 200 coś mieszkańców, nie, przepraszam, 700 coś mieszkańców chyba. I ona się nazywa Heleke. Tak Google Translate wymawia tą nazwę, to powinny być apostrofy i w ogóle.
I tak. I to jest cała miejscowość, jest jakby wpisana do tego rejestru zabytków UNESCO na tą listę. Wita nas taka czarownica w ogóle na słupie. I też, jeśli trochę nazwa Wam brzmi znajomo, gdzieś tam się spotkaliście u mnie na kanale, to tak, owszem, na filmie z czym? Z moją metamorfozą balkonu, też Wam podziękuję, pokazywałam Wam te kwiatki. Tu są ceramiczne kwiatki, które się tak tańczyły na wietrze. Jeśli tego nie widzieliście, no to wejdźcie sobie tam, zobaczcie ten filmik. No, cudnie to wyglądało. Po prostu była taka łodyżka i na tym kapturek i tak robiło. Tak, ty, 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 ty. No super. No i oczywiście cała wioska. Dlaczego w ogóle ona jest wpisana? Dlatego na tą listę UNESCO? Dlatego, że cała wioska to jest taki żywy skansen. Tam ludzie mieszkają, ale żyją właśnie w tych domach tam, nie wiem, z którego wieku. Ruiny są z XIII, ale to ruiny zamku, które są tutaj. To jest zamek z XIII wieku, odrestaurowany już w sumie dwa razy, bo też go tam w 91 go udostępniali zwiedzającym, natomiast no jak byliśmy tam chyba w zeszłym roku, no to on też był po prostu zamknięty i w jakiejś tam rekonstrukcji. Dookoła jest przepiękny park, to w ogóle jest całe wzgórze, no cudnie, cudnie tam jest. A kościółek, który tutaj widać, prawda, prawda, że widać, no to on jest z XIX wieku, tak jak tutaj zapisałam, tak właśnie. No i w zasadzie to tyle. Koniec albumu. Tu jeszcze mamy sznureczek. Widzę, że mi się sypie z tego wszystko po prostu, bo mam to poszarpane. Tak, motylek i aparat. Wszystko wiązane na wstążkę Old Fashioned Ribbons. No i tyle. Ja jestem bardzo zadowolona, bo jestem już tylko dwa wyjazdy w plecy. Bo jeszcze nie wiecie, mam jeszcze jeden album, ale no to nie pokażę Wam teraz, tylko w innym odcinku. No, więc w jeden weekend załatwiłam dwa albumy, jestem już tylko dwa albumy w plecy, także nie jest tak źle. No to ja chyba tyle. Ciekawi mnie, czy lubicie, jak Wam trochę opowiadam o tych wyjazdach, no bo album jak wygląda, każdy widzi. Ale jeśli nie lubicie słuchać tych opowieści o miejscowościach, które gdzieś tam odwiedziliście, no to też dobra, pewnie nie napiszecie, bo będzie Wam głupio. Ale jeśli lubicie, to napiszcie, że lubicie. To będę gadać więcej. Dobra, tyle. Kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!